No hej. Dzisiejsza podróż będzie pod znakiem militarno-industrialnym. Odwiedzimy ruiny dwóch fabryk zbrojeniowych na terenie Dolnego Śląska. Zapraszamy na film. Zakład zbrojeniowy Bertha Werk powstał w 1943 roku, a niecały rok wcześniej Hitler wydał zgodę Alfredowi Kruppowi von Bohlen und Halbach na budowę fabryki właśnie w okolicach Jelcza. Lokalizacja zakładu została wybrana w miejscu nieprzypadkowym, stosunkowo niedaleko Wrocławia, ale daleko od zasięgu bombowców. Na fabrykę składało się 6 hal o powierzchni 40 tysięcy metrów kwadratowych. Według różnych źródeł pracowało tam 12 tysięcy pracowników, przy czym połowa przymusowo. Co produkowali? Najpewniej haubice kalibru 125 mm, ale to nie wszystko. Poza haubicami najczęściej mówi się o armatach przeciwlotniczych, wannach czołgowych, działach lub samych lufach działokrętowych czy wyrzutniach torpedowych. Poza fabryką Bertwerke istniał kompleks, a raczej poligon artyleryjski, w którym można było testować wyprodukowaną broń. Kompleks zaczyna się pod Jelczem i kończy prawie pod brzegiem. W skład strzelnicy wchodziło wiele elementów, zaczynając od bunkrów obserwacyjnych, przez schrony, wieże obserwacyjne, magazyny, tory kolejki czy kulochwyty. W marcu 1952 roku na terenie fabryki Bertha Werke swoją działalność zaczęło przedsiębiorstwo, które w późniejszych latach produkowało autobusy i samochody ciężarowe Jelcz.
jak wiele dużych niemieckich firm w latach 1939-1945, koncern Krupa wykorzystywał pracę więźniów obozów koncentracyjnych, jeńców wojennych oraz robotników przymusowych. Alfred Krupp von Bohlen und Halbach, czyli syn Berty, bo mąż był chory i nie mógł stawić się przed sądem, został skazany na 12 lat pozbawienia wolności oraz konfiskatę całego majątku. Zmarł w 1967 roku, ale z więzienia wyszedł po kilku latach, a dokładnie mówiąc w 1951 za pomocą Republiki Federalnej Niemiec. Pierwsza fabryka maślicka była ulokowana z lewej strony dzisiejszej ulicy Północnej. Produkcja rozpoczęła w połowie lat 30. Firma Ardelwerke była pierwszym inwestorem maślickim tego terenu, a rozwijający się przemysł wojskowy sprzyjał koniunkturom zamówień. Produkowano tu w czasie I wojny światowej granaty, w latach 20. amunicję i broń, a od 1934 pociski artyleryjskie. Do roku 1945 firma miała na swoim koncie około 100 patentów technicznych. W tzw. filii Ardelwerke Breslau były również produkowane rakiety V1 oraz korpusy do V2 o wielkości Fi-103. I to by było na tyle. Do poniedziałku. Trzymajcie się. Cześć.